Ja brzoza, ja brzoza! Dzień dobry! Chciałam sobie malnąć usta jeszcze, ale w cholerę nie wiem, gdzie jest szminka. W ramach prokrastynacji i robienia wszystkiego, żeby w weekend nie musieć pisać kursu książki, posprzątałam biuro i teraz nie wiem, co gdzie jest w posprzątanym biurze. Dzień dobry, moje drogie! Jeszcze nie ma 10:00. Spoko, mamy jeszcze 2 minuty. Ja właśnie przeżyłam katastrofę, ponieważ prowadziłam wcześniej kwadrans z Budzyńską, czyli taką 15-minutówkę, która oczywiście okazała się 21-minutówką na tajnej grupie klubu Pań Swojego Czasu, bo co poniedziałek tam będzie kwadrans z Budzyńską i odpowiadam na pytania. No i wylałam sobie kawę i oblałam się kawą i jestem cała mokra i krzesło mam mokre i w ogóle notatki na dzisiaj, o widzicie, mokre. Kurier dzwoni, poczekajcie. Ale przy okazji mi Pan przypomniał, że będę Wam miała coś pokazać. Ja do Was mówię jakby co. Do Was mówię. Słuchajcie, to musimy poczekać z dżinglem na Pana kuriera, bo on już i tak bardzo, bardzo... To nie jest Pan kurier, tylko to jest Pan pocztmistrz i bardzo nie lubi tego, że musi tutaj wchodzić na 4. piętro. Bardzo nie lubi tego, jak odbieram domofon i okazuje się, że jednak jestem w domu i on tu musi przyjść bardzo. Więc wybaczcie. Będziemy się zbierać, ale dzisiaj mam Wam do powiedzenia fajne rzeczy. Fajne rzeczy, jak to robię, że pomimo tego, że odkładam pisanie kursu książki, to ona jednak się pisze. Takie czary mary. A tu Wam pokazuję te szablony, bo chcę Wam o nich powiedzieć. Znaczy, to nie są te szablony, które są w sklepie, bo te szablony, które są w sklepie, Pan kurier chamsko stwierdził, że nie było nas w domu w piątek, chociaż siedziałyśmy z Sarą tutaj bite 8 godzin. Okej, to nie jest to, czego się spodziewałam, więc trudno, spodziewam się czegoś innego. Dobrze, moje drogie, no to mamy 10:00 i zaczynamy kawę z Budzyńską. I proszę bardzo, od 10 minut mamy jesień. A jesień się zaczyna od 9:50? Bo wiem, że dzisiaj się zaczyna jesień, spoko. Zorientowałam się po wszystkich imprezach w Krakowie, które wczoraj grały, tańczyły i śpiewały, ale nie wiedziałam, że od 9:50 jesień zaczyna. Kurierzy, nie, to był kurier DPD akurat, który... Słuchajcie, siedzieliśmy od 8 do 16, a Sara jeszcze dłużej, a ten gnój napisał, że nikogo nie było o 12. No jak tak można? Jak tak chamsko można robić, no? Jestem załamana, załamana. Idę sobie nalać kawy i zaczynamy dżinglosem, obym tej kawy nie wylała. Tera kolorowych jarmarków, tra la 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 la, blaszanych zegarków, tra la 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 la. Dzisiaj mam taki głupi humor, pararara. Ups, o Jezus, coś tu mi zrobiło, jakieś dziwne rzeczy się mi tu zrobiły. Pójdzie? Poszła! Let's go! I really got the feeling today. Everything is going my way. This is what I'm talking about. Every time I see your smile makes me shout. Let's go! Dobrze, staniki, poprawiamy ramionczka, szykujemy się. Moja mama kiedyś mi dała taką urodzinową koronę. I nie wiem, gdzie ją mam, mamo, no nie wiem, gdzie ją mam, bo bym sobie ją założyła i świętowała urodziny, a tak to nie mogę i nie mogę świętować. Moje drogie, najważniejsza informacja dnia jest taka, że zaczynamy tydzień świętowania moich urodzin, moich osobistych, prywatnych urodzin. Moje 40 urodziny obchodzę 29 września. O ile się nie mylę, to jest chyba niedziela, ale pewności nie mam. I
Z tej okazji w sklepie Pani Swojego Czasu jest 40% zniżka na wszystkie produkty elektroniczne. Plus klubowiczki mają zniżkę 10% na wszystkie produkty elektroniczne. Znaczy dodatkową zniżkę 10%, czyli mają łącznie więcej. I ze zgrozą dzisiaj odkryłam, jedna z Was przysłała mi screena z jakiegoś durnowatego forum, na którym jedna z Was, jakby nie było, pyta: hej, czy ktoś mógłby mi poruszyć hasło do klubu Pań Swojego Czasu, żebym mogła mieć 50% zniżkę na zakupy u mnie? Nie będę tego komentować. Bardziej mnie przeraża fakt, że nie chciała, żeby tacy ludzie kupowali u mnie, słuchajcie. No po prostu nie chcę. Nie chcę, żeby kupowały osoby, które tam siedzą i które takie hachmęciory robią. To tak mówię w tego, co bym chciała, a tego, co zrobimy. Jak, słuchajcie, się dowiemy gdzieś czegoś takiego, to my po prostu mamy taką możliwość zbanowania kogoś w sklepie. Znaczy się mamy możliwość rzucenia kogoś na czarną listę i ten ktoś nie będzie mógł zrobić zakupów u nas w ogóle. Więc, ale z drugim przerażeniem odkryłam, że któraś z Was w ogóle siedzi na tych forach i coś tam czyta, co jest dla mnie totalną i absolutną stratą czasu. No ale okej, dobrze, powiedzmy, że to tak trochę nam te urodziny mi się skrzywiły, ale nieważne. Dobra, więc to mamy. Promocja urodzinowa trwa od dzisiaj do poniedziałku, do 30. Czyli 29 to jest niedziela, tak. Ponieważ no, nie mogłam jej skończyć swojej urodziny, bo raz, że to niedziela, dwa, że to moje urodziny i raczej nie zamierzam w swojej urodziny spędzać czasu w internetach, więc macie cały tydzień. Dodatkowo przypomnę Wam, że powyżej 250 zł macie przesyłkę za darmo. Więc jeśli sobie... Czekajcie, bo tu ta kawa wylana wszędzie jest. Więc jeśli sobie coś dorzucicie do koszyka, jak weźmiecie produkty elektroniczne i wyjdzie Wam powyżej 250 zł, to za przesyłkę nie będziecie płacić. A ja tylko dodam, żeby później nie było lamentu, że nie zauważyłam i tak dalej, że... I wytrę ręce, żeby nie pobrudzić, że mamy nowe zeszyty już w sklepie. Proszę bardzo, jeden arbuzowy i drugi arbuzowy. Są dwa takie różne. O, są przepiękne, przeboskie. Są dwa dżunglowe, ale takie inne dżunglowe, bo takie minimalistyczne dżunglowe też są przecudne. I są zeszyty na niedoskonałe bazgroły, czyli zeszyty, po których można kolorować. Ja tutaj już jeden, o, proszę, tu jest mój już trochę pokolorowany. Zeszyty zgodnie z Waszym życzeniem są w krateczkę, tak Wam przybliżam, nie mam pojęcia, czy to widać. Wszystkie są w krateczkę, Boże, w kropeczki, przepraszam, w kropeczki. Zgodnie z Waszym życzeniem są w kropeczki. To jest 84 strony, czyli 42 kartki. Papier jest dokładnie ten sam, jak papier we wkładach do planera. To nie jest ten sam papier, co w planerach. Papier w planerze jest, słuchajcie, bardziej reglamentowany niż, kurna, papier toaletowy w PRL-u. Ja jak się skończył PRL, miałam 10 lat i pamiętam kolejki papier toaletowy, więc papier do tego planera jest jeszcze bardziej reglamentowany, jest bardzo trudno dostępny, trzeba na niego czasami czekać miesiącami i my produkcję tych planerów i mini planerów mamy podporządkowaną pod to, jak nam spłynie papier. Więc nie możemy sobie pozwolić, żeby wkłady do planera i żeby zeszyty, których musi być bardzo dużo, były też tam podporządkowane, więc to jest nieco inny papier, ale ta sama rodzina planerów. Są już szablony w sklepie i teraz będziecie musiały uruchomić wyobraźnię, ponieważ szablony są w tym kształcie i w tym rozmiarze, ale są zrobione z tektury, z tak grubej tektury, która trochę wygląda jak drewno, ale to jest tektura. Tylko to jest taki wzornik, bo ten oficjalny miał przyjść z panem kurierem, któremu skopię dupę, jak go kiedyś spotkam. Swoją drogą ten pan kurier kiedyś wymyślił coś takiego fajnego, że zadzwonił do Sary i powiedział, że przyszła pod teatr Varieté, bo on tam rozdaje paczki. Więc ja nie wiem, my chyba wprowadzimy w sklepie taką nową opcję, nie? Że tam do domu doręczenie to ileś tam, a przyjdź, nie wiem, pod najbliższy punkt teatru na przykład i to wtedy będzie kosztowało inną kwotę. No po prostu kurna paka. I jeszcze są nowe naklejki,
do planowania w sklepie jesienne, bo zaczyna się jesień i folkowe. Bo takie miałyśmy fanaberie, żeby stworzyć folkowe naklejki. I co jeszcze z okazji świętowania? Oprócz 40% zniżki napisałam dla Was artykuł 40 dziwactw na 40 urodziny Budzyńskiej, gdzie wypisałam wszystkie moje dziwne zachowania, nawyki i takie jakieś przekonania i tego typu rzeczy. I ten artykuł ukaże się na blogu jutro i będziecie mogły sobie poczytać i się ze mnie pośmiać. Pytacie bardzo często o klub pań swojego czasu, więc w klubie działamy bardzo prężnie. Klub otworzył swoją grupę na Facebooku i mamy tam już około 1200 dziewczyn. I tak jak mówię, co poniedziałek o 9:30 tam się odbywa kwadrans z Budzyńską. Dziewczyny w piątek zadają pytania, a ja w poniedziałek tylko i wyłącznie na te pytania odpowiadam. Mamy swoje webinary raz w miesiącu. Oprócz standardowych webinarów, dziewczyny klubowe mają jeszcze swoje webinary. W nowej edycji klubu będziemy wspólnie pracować nad kursem Zrób to dziś, czy będziemy miały takie wspólne wyzwanie. I w nowej edycji klubu, uwaga, teraz zdradzam wielką tajemnicę, będzie spotkanie na żywo ze mną, czyli z panią swojego czasu, i trzymamy kciuki, żeby to spotkanie było już w nowej przestrzeni pani swojego czasu w Krakowie. Jeszcze nie mamy 100% pewności, a nawet jak się okaże, że 100% pewność co do przestrzeni mamy, to nie wiemy, czy na 100% tam będzie, bo nie wiemy, czy się z terminem wyrobimy. Ale na pewno spotkanie na żywo, na pewno spotkanie na żywo będzie. Gdzie i kiedy, jeszcze pod znakiem zapytania, ale na 100% w ramach klubu spotkanie na żywo będzie, więc będzie fajnie. I zapomniałam, że miałam zaśpiewać urodziny dzisiaj. Jutro, słuchajcie, 71 lat. 71 lat, co to jest moja 40 przy tym, kończy Danuta, a poza tym urodziny obchodzą Milena, Marta i Monika. MMM, trzy razy panie M. I specjalnie dla Was śpiewam do jednego z lepiej rozwijających się kwiatków w naszym biurze. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. Danuta, Milena, Marta i Monika, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. W zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności, niechaj żyją nam. Am, am, am. Jest kilka kwiatków, którym ma się dobrze w naszym biurze. I to jest między innymi jeden z nich. Jeszcze go nie uśmierciłyśmy. Z naciskiem na jeszcze. Dobrze, czy coś Wam jeszcze miałam powiedzieć? Zanim przejdę do kursoksiążki i będę opowiadać o kursoksiążce, ja pierdzielę, jak Was jest dużo. Jestem tutaj nowa, jak dołączyć do klubu. Do klubu się teraz nie da dołączyć. Klub ma zawsze otwarcie co pół roku. Miał swoje pierwsze otwarcie w maju. Drugie otwarcie będzie miał w listopadzie. Od 4 do 18 listopada będzie trwała druga edycja sprzedaży dołączenia do klubu i wtedy będzie można dołączyć do klubu. Dlaczego nie można dołączać na bieżąco? No właśnie dlatego, że my chcemy, żeby klub był zgrają fajnych babek, które się mogą polubić, poznać, pogadać, powymieniać informacjami i chcemy to robić w takich turach, żebyśmy miały w międzyczasie zamknięty dostęp do siebie i mogły się poznawać wzajemnie. Jak co chwila będzie ktoś nowy dołączał, no to już nie sprawia takiego wrażenia. I mnie bardzo cieszy, że już tak jest, dlatego że webinary klubowe mają zupełnie inną atmosferę, słuchajcie, niż webinary ogólne państwego czasu. Jest nas tam oczywiście mniej, nie ma nas tam kilka tysięcy i webinary klubowe są, powiedziałabym, bardziej spokojne, miłe, pomocne, nie ma tam nikogo, kto przyszedł po to, żeby ponarzekać, że Budzyńska tańczy dżingla. I ja je bardzo lubię. Nasze webinary zwykłe też bardzo lubię, natomiast no, klubowe mają swoją specyfikę i nie ukrywam, że chciałabym tę specyfikę utrzymać. Podobno jak się z kwiatami rozmawia i śpiewa, to lepiej rosną. Moja mama też tak mówi, więc każde następne 100 lat będę śpiewać do kwiatków w takim razie. Słuchajcie, nie będę teraz opowiadać o klubie, bo nie mam najmniejszego sensu opowiadać w tym momencie o klubie, bo i tak się do niego nie dostaniecie, tak? Więc będę opowiadać o klubie. Uwierzcie mi, że będę opowiadać o klubie, jak będzie otwarty dostęp do niego. Jeszcze będziecie miały dość moich opowieści o klubie.
A teraz tylko przypomnę, że 40% zniżki obowiązuje na wszystkie produkty elektroniczne. Szczególnie kieruję tę wiadomość do Instagrama, który z dziwnych powodów chyba nie zawsze rozumie, co to znaczy wszystkie produkty elektroniczne i na przykład mnie pytają, czy okej, no wszystkie produkty elektroniczne, ale czy kursoksiążka w formie e-booka też? Wszystkie produkty elektroniczne podlegają promocji 40%. Wszystko, co może być do Ciebie wysłane mailem w formie linka, podlega promocji 40%, ok? Więc wszystkie kursy online, wszystkie e-booki, wszystkie audiobooki, wszystkie wyzwania, wszystkie webinary podlegają promocji 40%. Jedną mam uwagę do Was, żebyście bezsensownie nie wydawały pieniędzy. Jeśli nie macie pieniędzy, mówiąc wprost, na przykład na kurs Zrób to dziś, jak nie odkładać na później, to kupcie sobie webinar o nieodkładaniu na później. Jeden z, bo jest ich kilka. Natomiast jeśli kupujecie kurs Zrób to dziś, albo kurs na cel, albo kurs Mama ma czas online, to nie kupujcie już webinarów w tym temacie. Wiem, że nie powinnam tego mówić, bo bez sensu, bo przecież więcej bym zarobiła, ale w kursie jest zawsze o pierdyliard rzeczy więcej niż na webinarze. Webinar trwa tylko 1,5 godziny, a kursy mają moduły, mają wideo, mają audio, mają ćwiczenia, mają PDF-y, mają checklisty, mają wszystko. Są kompleksowym, że tak powiem, wyczerpaniem tematu, ok? Więc nie kupujcie, jak kupujecie kurs, to już nie kupujcie webinaru z danej tematyki, bo jest Wam niepotrzebny, po prostu jest Wam niepotrzebny. Macie kurs i tyle. No i co? No i jakby były jakieś problemy, to wiadomo, że piszecie do nas maila. Natalia czuwa i odpisuje na wszystkie problemy i dylematy. Jeszcze nie widziałam, żeby ktoś śpiewał do kwiatków. Kasiu, no zawsze musi być ten pierwszy raz. Właśnie zobaczyłaś. Tak. 1023 osoby na Instagramie. Co ten Instagram oszalał? Dobra, to ja już przychodzę do tej kursoksiążki, żeby nie było. Żeby nie było. Okej, mam Wam powiedzieć, jak wygląda pisanie kursoksiążki, ale nie w takim, wiecie, kontekście sprzedażowym, bo to też będę jeszcze mówić, tylko w takim kontekście efektywnościowym. I mam kilka tematów dla Was do poruszenia. Po pierwsze, wybrałam ten temat dlatego, że jestem teraz, słuchajcie, utytłana w tym temacie od czubka głowy do paluszków u stóp. Jest ostatni tydzień dla mnie pisania kursoksiążki, ponieważ mój deadline jest do końca września. To jest tak swoją drogą na webinarze, chyba na webinarze dla klubowiczek odpowiadałam na pytanie, co zrobić, jak nie mam takiego deadline'u zewnętrznego, że ktoś mi daje. Ja mówiłam, daj sobie własny swój deadline. I to tak wygląda, że mój własny osobisty deadline jest do końca września, bo e-book, znaczy Boże, e-book, tekst nie pójdzie do korekty z końcem września, tylko ileś tam dni października musi minąć, bo Sylwia, korektorka, robi też inne rzeczy. Natomiast ja muszę to zrobić do końca września i swoje inne zadania ustawiałam już tak, że muszę go skończyć do końca września, bo od początku października idą kolejne projekty. I tutaj mam takie przemyślenie w związku z pisaniem kursoksiążki, że ja Wam, słuchajcie, nie wiem jak często, ale kosmicznie często Wam mówię, że to nie jest tak, że tylko Wam się nie chce, że to nie jest tak, że tylko Wy nie macie motywacji, że to nie jest tak, że tylko Wam jest trudno. Ja Wam bardzo często powtarzam, że mnie to tak samo dotyczy, że ja tak samo jestem czasami zmęczona, że mi się nie chce, że nie mam ochoty, ale słuchajcie, jak przychodzi do podzielenia się tym, to zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, że ojeju, ale to Ty tego uczysz, a sama tego nie robisz. No właśnie wręcz przeciwnie, ja o tym mówię i dokładnie to samo mnie dosięga. To, że piszę dla Was kursoksiążkę o planowaniu i celach, która będzie zarąbista, bo już jest zarąbista, już mam prawie 200 tysięcy znaków, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Większość książki już jest tak naprawdę gotowa. I to, że ja wiem, że ona jest potrzebna i to, że ona Wam się będzie podobać, bo ja to wiem, nie oznacza, że ja cały proces pisania tej kursoksiążki mam, wiecie, na skrzydełkach i w ogóle z takimi serduszkami tutaj idę do roboty, bo w pewnym momencie następuje zmęczenie materiału
I ja często powtarzam, że nawet w pracy, którą bardzo kochamy, przyjdzie taki moment, że zaczynamy być zmęczone. I ja uwielbiam pisać, ja generalnie w ogóle uwielbiam pisać. Książki, kursoksiążki, e-booki i w ogóle długie formy bardzo lubię, ale też przychodzi dla mnie moment zmęczenia i też przychodzi taki moment, kiedy mi się nie chce. No i ja sobie z tym muszę poradzić, bo jak mi ostatnio jedna z Was poradziła, no to Olu, to może odpocznij, no bo skoro Ci się nie chce, to organizm daje Ci znać, że jednak powinnaś odpocząć. To nie jest tak, że ja piszę kursoksiążkę 20 godzin na dobę i potrzebuję odpocząć, tak? Ja odpoczywam dokładnie taką samą ilość czasu, jak trzeba. Natomiast gdybym w każdej chwili, kiedy mi się nie chce pisać kursoksiążki, odpoczywała, no to ta kursoksiążka nigdy by nie powstała w terminie. I to jest, według mnie, na tym polega jedna z istotnych różnic pomiędzy osobami, które realizują swoje cele, a tymi, które nie realizują swoich celów. Znaczy, te, które realizują swoje cele, rozumieją, że czasami im się nie chce i trzeba zacisnąć poślady i dupę i po prostu usiąść nawet wtedy, gdy Ci się nie chce do roboty, a te, które nie realizują swoich celów, w momencie, jak im się nie chce, to odpalają Facebooka albo Google'a i piszą, co zrobić, jak mi się nie chce. No, ja wiem, że mi się nie będzie chciało i tak to będę robić. Ale żeby przejść z Wami przez proces, w ogóle chcę nagrać podcast o tym, jak wygląda stworzenie kursoksiążki od A do Z, czyli od pomysłu do nawet nie wydania i nawet nie sprzedaży, tylko dużo więcej niż sprzedaży. Dlatego chcę mieć drugą kursoksiążkę, no bo jedna już dawno się sprzedaje. Już się tam ileś tysięcy jej egzemplarzy sprzedało, nawet nie wiem ile, szczerze mówiąc, ale dużo. A druga będzie w trakcie, więc ten proces będzie bardziej kompletny. No więc tak, od początku kursoksiążka zaczęła się w sierpniu, to znaczy się planowanie kursoksiążki i planowanie tego, co będzie w kursoksiążce i planowanie tego, jak będzie wyglądała kursoksiążka, jak będzie zbudowana, jaką będzie miała strukturę, jak będzie miała plan i szkielet odbywało się w sierpniu. Pierwsza połowa sierpnia to było takie, wiecie, myślenie, że a, no może tak, a może tak. Takie bardzo, bardzo luźne na zasadzie, że mam chwilę, to przemyślę. Druga połowa sierpnia było już ewidentnie układanie, jakby to mogło wyglądać, jakbym to chciała skonstruować, od czego chcę zacząć. To jest taki element pracy, który ja w pisaniu książek, kursoksiążek, e-booków i czegokolwiek jeszcze bardzo, bardzo lubię. To jest taki moment, który kiedyś mnie napawał pewnym niepokojem, dlatego że to jest taki moment bałaganu, kiedy siedzisz i masz mnóstwo myśli w głowie, że można by o tym, i o tym, i o tym, ale trzeba jeszcze o tym, a tu to, a tu jeszcze tamto, a Boże, ale ten fragment też musi być, to też jeszcze musi być. I tak wszystko Ci wchodzi do głowy, wszystko wchodzi, a kurde, nie masz dalej żadnej struktury, taka wielka, tak wiecie, tak pompuje się to strasznie. Ja ten moment bardzo lubię, a lubię go dlatego, ponieważ wiem, a wiem to z doświadczenia, bo napisałam już milion rzeczy, że to się w końcu ułoży w jedną całość. Ja tutaj nie ukrywam, że zawsze moje karteczki elektrostatyczne tutaj mają ogromne znaczenie, dlatego że ja każdą taką myśl zapisuję na osobnej karteczce i potem z tych wielu karteczek robię po prostu sobie strukturę. I pod koniec sierpnia mieliśmy taką sytuację, że miałam gotowy plan. I teraz mój plan, moje pomysły, moje wstępne myśli, moje wstępne przemyślenia, wszystkie dzieją się na papierze. Zebrane są w segregatorze A4, tutaj jest, widzicie, napisane kursoksiążka. I tutaj wszystko, co tutaj jest, jest związane z kursoksiążką. To są pierwsze schematy, bo jak pamiętacie, kursoksiążka, ta, która jest teraz obecnie, ona ma w sobie mnóstwo ćwiczeń i tu są już pierwsze tabelki do ćwiczeń, które będą. I te schematy kursoksiążki na przykład wyglądają tak. O, widzicie, to jest tak jakby struktura rozdziału. Ja to najpierw wszystko muszę rozpisać na papierze, ja to wszystko muszę rozpisać na karteczkach, muszę to wszystko poukładać i dopiero później to ląduje do komputera. I w komputerze zaczynam pisać dopiero wtedy, gdy mam gotową strukturę książki. Nauczyłam się już, że nie jestem w stanie pracować inaczej. Po prostu nie jestem w stanie pracować inaczej, dopóki nie mam gotowej
struktury, dopóki wszystkie rozdziały, podrozdziały i tak dalej nie są u mnie w odpowiednich miejscach i ja nie czuję, że one są w odpowiednich miejscach, co nie oznacza, że ja potem tego nie zmieniam. Zdarzało mi się to zmieniać, zdarzało mi się przesunąć któryś rozdział w inne miejsce. Dokładnie teraz mam tak zresztą z kursu książką, że jest praktycznie cała napisana i to, co jest napisane na końcu, będzie szło na początek, co oznacza, że początek będzie musiał być trochę zmieniony. No bo wiecie, jak to jest, nie? Jak coś piszę na końcu, to się odnoszę do tego, co było na początku, a skoro to teraz jest przenoszone na początek, to to wszystko musi być zmienione i te wszystkie odniesienia muszą być albo zlikwidowane, albo od nowa wrzucone tylko w inne miejsce. I teraz w momencie, gdy mam tą strukturę i w momencie, gdy przechodzę do pracy i do pisania, to pierwsza połowa września to było pisanie mniej więcej godzinę dziennie. Mniej więcej, znaczy powiem tak, minimum godzinę dziennie, wyjąwszy weekendy, w weekendy nie pisałam. Czekajcie, bo myśl mi umknęła, którą chciałam powiedzieć, no ale nieważne, to nie będę jej kontynuować. Więc pierwsza połowa września to było pisanie mniej więcej godzinę dziennie. Czasami więcej, jak mi się rozpisało i pisało mi się dobrze, to więcej. Jak mi się nie chciało, to absolutnie godzina musiała być. Mówiłam to też na webinarze, że nie mam już też tak, że piszę tylko i wyłącznie rano. Kiedyś miałam coś takiego i to jest wciąż bardzo dobra reguła i Wam ją polecam, jeśli możecie ją zastosować, że najważniejszą rzecz, czyli na przykład pisanie kursu książki, zawsze robiłam rano przed wszystkimi innymi zadaniami. Ale to było w czasach, gdy Pani swojego czasu realizowała tylko i wyłącznie jeden projekt dziennie, to znaczy się pisałam kurs o książkę i nic innego się nie działo. W tym momencie, gdy ja piszę kurs o książkę, kilkanaście innych projektów u Pani swojego czasu jest otwartych i kilkadziesiąt osób pracuje nad tymi projektami. Tworzą się nowe produkty, tworzą się nowe planery, tworzą się nowe mini planery, tworzą się wkłady, tworzą się nowe koncepcje, jest na mnóstwo projektów jest otwartych i to oznacza, w bardzo tych wielu projektach ja mam tylko moc decyzyjną, znaczy muszę zdecydować, czy tak, czy śmak. I to oznacza, że bez mojego wkładu i bez mojej decyzji ten projekt nie może pójść dalej. Dlatego ja teraz często robię tak, że rano zajmuję się tymi wkładami, decyzjami, co mam klepnąć, co mam powiedzieć tak, co mam powiedzieć nie, gdzie mam dać swoje uwagi, żeby to się mogło toczyć. A potem mówię, słuchajcie, od 10 mnie nie ma, piszę kurs o książkę, tak? I dajcie mi wszyscy święty spokój. Więc jak ktoś coś ode mnie chce, to do 10 zgłaszać wszystkie problemy, zażalenia i tak dalej. Podkreślam, to jest dalej bardzo dobry według mnie system, żeby zacząć rano z tą najważniejszą rzeczą. No i jak ja zaczynam o 10, to jest dla mnie wciąż rano, prawda? Ale najpierw muszę popchnąć inne sprawy, żeby się one mogły toczyć, więc tutaj się trochę to zmieniło. Od drugiej połowy września, kiedy już, wiecie, tak deadline mocniej się tam napina, wskoczyło pisanie 3-4 godziny dziennie, czyli dużo więcej, czyli zupełnie inny system pracy, bo o ile godzinę dziennie można po prostu pisać, siąść i pisać, to 4 godziny non-stop ja nie jestem w stanie pisać. Ja po prostu umarłabym, moje plecy umarłyby, tym bardziej, że ja wciąż piszę dwoma paluszkami, wiem, siara, wstyd i w ogóle. Na dodatek mam bardzo nieergonomiczny styl pisania, jak piszę, to ten bark podnoszę wyżej, w związku z tym ten bark zaczyna mnie boleć, ja tak w takiej pozycji piszę, więc w ogóle masakra. Ale jak wiele z Was na Instagramie zauważyło, jestem bardzo wyprostowana, jak piszę, więc tutaj z tym akurat nie mam problemu. Więc jak piszę 3-4 godziny dziennie, to nie jestem w stanie pisać tego jednym cięgiem, szczególnie jak mam ten moment, kiedy nie do końca chce mi się pisać i wtedy wprowadzam metodę 30 na 10, czyli metodę 30 minut pisania i 10 minut, jak to mówiłam ostatnio, w weekend pierdzenia w stołek i robienia wszystkiego tego, czego nie powinno się robić, jak się chce skupić na czymś, czyli Instagram, Facebook, ploteczki, sprzątanie biura. Słuchajcie, biuro jest wyglancowane, ja w weekend pracowałam. I we wszystkich tych momentach, kiedy mi się nie chciało pisać albo miałam przerwę, to glancowałam biuro. Więc jest posprzątane, pozamiatane, umyte wszystkie brudne gary, stare papiery, po prostu w końcu Sara przyjdzie w tym tygodniu do biura i powie, no w końcu mam normalne warunki pracy, nie? Więc stosuję taką zasadę 30 na 10. I ten tydzień
wyjąwszy te zobowiązania, które mam, że tak powiem, już zawsze, czyli kwadrans z Budzyńską, Waszą kawę z Budzyńską, spotkania z gangiem oraz mastermind w środę, jest w całości poświęcony na pisanie kursoksiążki. Więc 3-4 godziny to bym powiedziała, że jest minimum, prawdopodobnie to będzie więcej. Sprawdziłam sobie z czystej ciekawości, że w czasie takiej sesji mniej więcej 4-godzinnej pisania tworzę około 40 tysięcy znaków. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Nie mam zielonego pojęcia, jaki jest standard szybkości pisania i ile ludzie piszą. Nie mam zielonego pojęcia, czy to jest dużo, czy mało. Jak któraś z Was pisze, któraś z Was pisze zawodowo, to możecie mi dać znać, bo ja po prostu jestem tego zwyczajnie ciekawa. To, co sobie jeszcze wdrożyłam, mianowicie jak mam cały taki dzień poświęcony na pisanie kursoksiążki i przychodzi mi do głowy, że może jednak nie, bo nie mam siły, bo nie mam ochoty, to założyłam sobie, że wszystko, co dzieje się w takim dniu, musi być związane z kursoksiążką. Nie musi być poświęcone pisaniu kursoksiążki, ale musi być związane z kursoksiążką. Czyli żeby każde moje zwlekanie i tak sprzyjało kursoksiążce. Czyli nie chce Ci się pisać, dobra, to pomyśl, jak będziesz promować kursoksiążkę. Nie chce Ci się pisać, super, to pomyśl, jak będzie wyglądać okładka, tak? Nie chce Ci się pisać, ekstra, to pomyśl, jak mogą wyglądać ćwiczenia, jaki będą miały szablon te tabele, które będą w tej kursoksiążce, tak? Jaki może być adres, no różne możliwe rzeczy. Ważne, żeby się to obracało w temacie kursoksiążki. Nie chce Ci się pisać, super. Ja w ogóle mam tak, że jak mi się nie chce pisać, to nagle wpadam na różne fajne pomysły. Na przykład, że mogłabym napisać artykuł o czymś tam w związku z kursoksiążką. I okej, okay, i pozwalam sobie na to, ale to cały czas musi dotyczyć tematu kursoksiążki, żeby moja głowa w tym temacie się non-stop obracała. Ja w ogóle ten schemat pisania, że najpierw tam wymyślam, później pracuję godzinę dziennie, ale godzina dziennie to nie jest dużo na kursoksiążką. Tak naprawdę wszystkie inne tematy ciągle się toczą, a później 3-4 godziny i ostatni tydzień ja jestem po głowę zanurzona w kursoksiążce. Dla mnie to jest... Ja bardzo lubię ten schemat pracy. Ja nie mówię, że on jest najlepszy, ale ja go bardzo, bardzo lubię, ponieważ on mi pozwala zanurzyć się totalnie w świat mojej kursoksiążki i ja o niej myślę non-stop. Ja, słuchajcie, ja ją śnię, ja wieczorem o niej myślę, jak się kąpię, ja myślę zdaniami, które napisałam, że ale to może tak, a czy to na pewno tu, a może to ułożyć, a może to przełożyć, a może coś tam, a jak powiązać jedno z drugim. Ja jestem cały czas w tym świecie zanurzona. Między innymi dlatego, jak skończę pisanie, to jestem wyrąbana. Nawet nie dlatego, że pisałam 18 godzin dziennie, bo nie jestem w stanie tego robić, ale chyba dlatego, że myślałam o tym 18 godzin. Myślałam o tym 18 godzin dziennie. I jeszcze jedna sprawa, którą Wam powiem, która być może Wam się przyda. Otóż jak ktoś pisze, to wie, że zawsze jest taki dzień, że po prostu siądziesz i kurna leci tak, że ja pierdzielę, nie nadążasz, po prostu nie nadążasz z pisaniem, bo tak Ci te myśli wszystkie idą. Co ciekawe, one mi wcale nie idą dokładnie tak samo, jakbym je mówiła, bo niektórzy mówią, to jak nie masz siły pisać, to może mów. Nie, dla mnie to nie jest to samo, zupełnie inaczej mi głowa działa, gdy piszę, niż gdy mówię. Więc nie mogę Wam powiedzieć kursoksiążki, ja ją muszę napisać. Nie pytajcie mnie, dlaczego, po prostu tak mam. Więc są takie dni, kiedy to wszystko idzie i są takie dni, kiedy siadasz i myślisz sobie, ja pierdzielę, idę się zabić, po prostu nic nie wymyślę. Nic nie wymyślę, nic mi nie przychodzi do głowy, nic. Po prostu co napiszę, to okropne. I ja wtedy zachęcam samą siebie, żeby pisać punktami. Znaczy, dobra, mówię sobie, dobra, Budzyńska, nie wymyślisz nic lotnego, nie ukrywajmy tutaj do dupy wszystko to, co Ci wychodzi. To nie zastanawiajmy się, czy to ma ładną formę, czy to jest sensownie przekazane, tylko po prostu czysta merytoryka, czysto mięso, tak? Jakbyś miała w punktach taki koncept zrobić, to jak ten rozdział by wyglądał w takich punktach, nie? No i mamy. Dobra, to teraz ten punkt, jakbyś jego miała w punktach napisać. Nie, że tam pełne zdania, tylko cele i planowanie to coś tam, tak? Równoważniki zdań, pyk, 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 pyk. I w taki sposób sobie rozpisuję, czasami całe rozdziały sobie w ten sposób rozpisuję i czasami nie jestem w stanie napisać nic więcej, słuchajcie, tylko te punkty. A następnego dnia, jak przychodzi flow, to ja te punkty rozpisuję, i wtedy już mi się toczą normalne zdania z tego i jakoś jest łatwiej to rozpocząć. Dobra. Przepraszam, ale przeczytałam tutaj, że
która z Was napisała, że kła, Jezus, quiet Pinex? Ciężko to powiedzieć. Jak pisałam doktora, to cały czas myślałam, ja pierdzielę, zaraz się zabiję. Ale 250 stron wyszło. No tak, czasem jest. Ale, żeby było jasne, na pewno znajdzie się ktoś, kto Wam powie, tak jak mi ktoś powiedział, że wiesz co, Ola, no dobrzy pisarze i w ogóle dobrzy autorzy książek, to się nie męczą z pisaniem książek. To tylko tacy gorsi się męczą, więc no zastanów się, czy powinnaś pisać, no bo jak się męczysz, no to sorry, to nie powinnaś. No nie, wiesz ci co, może i nie powinnam, a może i nie powinnam, kurde, ale lubię i będę. I jak na razie Wy też lubicie, więc umówmy się. Dobra, jeśli macie jakieś pytania, 40 tysięcy znaków to jeden arkusz wydawniczy, więc Olu zapierniczasz jak Messerschmitt. Ja wiem, że to jest jeden arkusz wydawniczy, tylko wciąż, to dokładnie wiem, że to jest jeden arkusz wydawniczy, tylko wciąż nie wiem, czy to jest dużo, czy nie w czasie takiej jednej sesji, ale mówię o tej sesji, kiedy wiecie, leci flow i mówię o takiej sesji, kiedy ja mam ten plan, bo w ogóle bez planu to ja się zastanawiam. Aha, i jeszcze jedną rzecz Wam chciałam powiedzieć. Otóż często mnie pytacie, a jak tam z researchem, nie? Że tam piszę, ale czegoś nie wiem. Otóż i to bez względu na to, co piszę, nawet jak piszę artykuł na bloga, gdy ja mam flow pisania, to ja tylko i wyłącznie piszę. Ja nie robię w tym czasie żadnego researchu, żadnego sprawdzania i tak dalej. Więc jeśli piszę i wiem, że to, co teraz napisałam, to są słowa jakiegoś gostka, ja nie mam pojęcia jakiego gostka, ja nie mam pojęcia skąd jest ten gostek, to ja to piszę, otwieram na Was, piszę sprawdzić tutaj coś tam, robię Ctrl B, zaznacz to na różowo, zamykam i piszę dalej. I potem po prostu na przykład jak mam ten moment, kiedy mi się nie chce, mówię, dobra Budzyńska, to teraz posprawdzę, gdzie masz te różowe elementy, w których musisz coś posprawdzać, tak? Natomiast nauczyłam się już zawsze zaznaczać na różowo, bo wszystko, co na różowo, oznacza, że to jest coś do zrobienia. W ogóle mamy taki system komunikacji w tym, że pewne oznaczenia są dla korektorki, pewne oznaczenia są dla graficzki, że tutaj ma być jakość, a tutaj ma korektorka zrobić, ale to jest oczywiście na później. Tak mówisz i mówisz, że złapałam flow na pisanie, żeby zamiast robić inne rzeczy, zaraz siądę do pisania. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Ale okej. Czyj głos jest w audiobookach dostępny w sklepie Pań swego czasu? No mój! To są moje audiobooki nagrane osobiście przeze mnie. Słuchajcie, no co Wy? Wiecie, ile mnie to po prostu kosztowało nerwów i czasu i pracy? Tym bardziej, że niektóre z Was pewnie wiedzą, a niektóre nie, bo są nowe, że ja mam wrodzoną wadę wiązadeł głosowych i ja nie mogę mówić więcej niż godzinę dziennie, takiego non-stop mówienia. Dlatego jak prowadzę dla Was kawę z Budzyńską albo jak robię webinar, to ja następnego dnia ledwo mówię. Więc ja mogę maksymalnie godzinę dziennie mówić, więc jak nagrywam audiobooka, to jest zawsze bardzo skomplikowana sprawa, bo nie jestem w stanie tego nagrać bardzo szybko. Kiedy będzie segregator A5? Nie mamy zielonego pojęcia. Asia, miałaś mi dać znać, kiedy będzie segregator A5. Mamy nadzieję, że będzie w tym tygodniu. Czwartek, piątek, liczymy na to, że będzie, segregator się drukuje. No i jak widać, drukuje się wolno, więc jest ok. Co słucham wywiadu z pisarzami, to każdy mówi, że to trudne i trzeba się do tego zmuszać czasem i się pilnować. No chyba, że i dalej nie przeczytałam, bo mi się nie chce otworzyć tutaj. Nie, ja ostatnio czytałam książkę Mroza o pisaniu na chłodno, taki chyba jest jej tytuł, i on tam nie pisze o tym, że się musi zmuszać, wręcz przeciwnie, on bardzo lubi pisać. Natomiast pisze coś, co też ja często powtarzam, a mianowicie, że pisanie to jest praca. Że to nie są jakieś, wiecie, uniesienia, orgazmy i w ogóle tam fruwanie w chmurach, tylko to jest robota, do której siadasz o godzinie 9 rano, wstajesz o 14 i tyle, i masz jakieś przerwy i tak dalej, i tak dalej. Pisze bardzo dużo o tym, że to jest robota, że to jest systematyczna robota i że właśnie też systematycznie dzień w dzień, bo wchodzisz w ten świat. Podejrzewam, że w książkach fabularnych, które pisze Mróz, jest jeszcze trudniej. Znaczy jeszcze trudniej w tym sensie, że no to jest jakiś tam świat, więc trzeba bardzo w niego wejść, żeby nie pogubić wątków. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo nigdy takiej książki nie pisałam, choć bardzo bym chciała. Ale jest to systematyczna praca i mam nadzieję, że naprawdę nikt już nie wierzy, że do pisania to trzeba mieć jakieś kreatywne flow i natchnienie i w ogóle, i w ogóle. Większość pisarzy, o których ja czytałam, to są ludzie, którzy po prostu traktują swoje pisanie jako pracę, do której siadają codziennie i ją wykonują, i jak jest flow, to zajebiście, to po prostu leci i mogą nadrobić robotę, jak nie ma flow, to też siadają i też piszą.
I później ewentualnie to jakoś modyfikują. Owszem, fikcję się trudno pisze. Też mi się tak wydaje. Chociaż mój syn pisze fikcję, pisze już kurna, nie wiem, którą książkę z kolei, bo on cały czas zaczyna książki i oczywiście ich nie kończy i zaczyna kolejną, zaczyna kolejną i on nie ma problemu z wymyśleniem tematów na książki. Natomiast ma problem z tym, że ja nie umiem wymyślić tematu na fikcyjną książkę, na fabularną książkę. Mówi, mamo, no przecież jest tyle pomysłów, no wymyśl coś, ale mi naprawdę nic nie przychodzi, nie przychodzi do głowy. Karolina napisała, że ja w swoim życiu spotkałam tylko jedną osobę, która kochała swoją pracę. Ćwiczeniowca od chemii organicznej, który mówi, że to, co robi, jest lepsze niż orgazm. Okej. No to myślę, że pan od chemii organicznej chyba nie zaliczył dobrego orgazmu nigdy. Przepraszam. Nie no, ja też kocham swoją pracę. Słuchajcie, też kocham swoją pracę, aczkolwiek nie powiedziałabym, że jest lepsza niż orgazm. Ale kocham swoją pracę, jest naprawdę super. I nie zamieniłabym się z nikim na żadną inną robotę. No ale tak jak mówię, często powtarzam, że nawet najlepsza praca może spowodować zmęczenie materiału, nie? I tyle. No dobra, moje drogie, to ja będę kończyć, bo to jest tyle, co Wam chciałam chyba powiedzieć. Tak. Trzymajcie kciuki, żeby do końca września kurczę książka powstała i została napisana i została wysłana do korekty. Pamiętajcie, że 40% zniżki działa, trwa i do 30 września macie możliwość kupowania z zniżką. Pamiętajcie, że możecie sobie dorzucić jakieś produkty i mieć wysyłkę za darmo, jeśli macie powyżej 250 zł. Przepraszam, ale Olga napisała, Hemingway powiedział, pisanie to nic takiego, trzeba usiąść i krwawić. No właśnie. A gdybyście miały jeszcze jakieś pytania o pisanie kursu książki, to zachęcam, na przykład w grupie Państwego Czasu pod tym live'em, ja z chęcią poodpowiadam w ramach prokrastynacji pisania książki, kursu książki, poopowiadam Wam, jak piszę kursu książkę. Dobra, całuję Was bardzo mocno, trzymajcie się, do zobaczenia za